Witam nas wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol. Witam w kolejnym odcinku z Dark Souls 2. No już odzyskałem to, co po mnie zostało. Odzyskałem też swoje człowieczeństwo i wiecie co? I może w sumie nie będziemy sami chodzić dzisiaj. O kurde, co on ma za miecz? Ej, momencik. A właśnie. Przy ostatnim odcinku. W ostatnim odcinku wymieniłem sobie duszę prześladowcy na jego miecz i wam go tak właściwie nie pokazałem i sam go nie zobaczyłem. Więc dobra, wejdźmy w wyposażenie. A niestety będziemy grać sami, bo tamten znak przyzwania już jest nieaktualny. Ale dobra, jak on wygląda? Ogromny miecz prześladowcy. Mimo tego, że nie jest w ogóle ulepszony, a mój miecz Side jest pięciokrotnie już ulepszony, no to i tak jest słabszy od ogromnego miecza prześladowcy. O shit. Ej, wygląda naprawdę fajnie. Nawet oburącz nie jestem w stanie nim dobrze władać. O kurde. Ej, naprawdę, taki dźwięk jakby kruszył skały wręcz. Dobra, coś mocniejszego? No, to na pewno zabija jednym cięciem. No ale okej, póki jeszcze jestem za słaby, to nie będziemy z tym chodzić. Zresztą, kurczę, czemu miałbym, skoro nawet nie potrafię dobrego ciosu im wymierzyć? No dobra, no ale wszystko mamy, no to dalej. Brniemy w tą lokację. No właśnie, to tych idzie w końcu zabijać, czy nie? Idzie. Ale duszyczek, no bardzo mało, naprawdę bardzo mało. No dobra, ten cios zgarnięty był bardzo niepotrzebny. Uwaga na trucizna, więc sprint. Nie, ja bym proponował inne podejście. Na przykład przed tobą akcje, część ciała, atrybuty, geografia, obiekty, technika, orientacja, pojęcia. Pojęcia. Trucizna, żal. No to szukam trucizny właśnie. Łzy, śmierć, szczęście, nieszczęście, światło, smutek, rozpacz, tajemnica, orientacja, nie? Techniki. Szarża, okrążanie, nie, uroki, chwila oddechu, to jest technika, obiekty, broń, iluzja, plama krwi, ruda, nie, istoty, nie, na pewno, nie, zniszczenie, kontrola, część ciała, nie, dobra, już powiedzmy, że ta wiadomość będzie musiała innym graczom wystarczyć jako ostrzeżenie, więc dobra, delikatnie, teraz się cofnąć. No przecież bym leciał tutaj sprintem, no przez połowę tej chmary bym przeleciał, no to kiepska rada dosyć. No dobra, i tak ze sprintu trzeba będzie skorzystać. No bo nie chciałbym tutaj iść powoli, kiedy właśnie drugi raz taka chmara by na mnie spadła i bym się zatruł. Ale straszny los ich czekał, oni wyglądają jak spaczeni z Morrowinda. Poza tym moment, czy to nie są jakieś napisy na ich ciele? O kurde. Nie, naprawdę ciężki los ich spotkał, naprawdę ciężki. I w dalszym ciągu zastanawiają mnie tutaj. Ej, kurczę, moment, tutaj są dwa koła. Może coś tutaj był przypięty po prostu. Nie, dobra, nie będę rozkminiał na temat czegoś, czego tutaj nie ma tak właściwie. A, i poza tym tamten przedmiot. Tamten. Spróbujemy tam wskoczyć, ale tam może być betonik. Mogę po prostu nie trafić, przeskoczyć. Mogę przelecieć. Ach. Dobra, niech ci będzie. Raz mnie zdołałeś uderzyć, ale drugi raz się to na pewno nie powtórzy. No tu jest ziomek za drzwiami, tutaj nie ma co się dziwić, że ja je rozwalę i przy okazji od razu gościa za nimi. Wo. Blisko było z tą strzałą, bardzo blisko, nawet za blisko. Okej, tutaj z prawej strony koleś z pałą. O, kurde, no mimo tego, że wiedziałem, nie? To tym nagłym atakiem prawie by mnie zabił, okej. Nie wiem, tędy czy... Tędy. No dobra, tylko muszę wybić się odpowiednio wcześniej. Jest! Za pierwszym razem, no patrzcie, kurde państwo, full pro. Ej, stop, kolejne ognisko? Ej! Zaraz tam pójdziemy. Kamienny klucz Farosa, no nareszcie, bo już myślałem, że nie znajdę kolejnego, a tam widziałem jeszcze gdzieś po drodze. Oj, tylko jeszcze właściwie nie pamiętam dokładnie gdzie. Ale kolejną mordkę, gdzie można ten sześcian włożyć. No bo nie wiem, czy zwróciłem waszą uwagę na to wcześniej, ale kamienny klucz Farosa to jest właśnie ten sześcian, który się wkłada. No ale dobra, moment. Jak się wydostałem stąd ostatnio? Skacząc tam, nie? Aha. Dobra. Tutaj był jeden przeciwnik na dole, plus chmara dymu kierującego, więc może odśliwające światełko. No fajnie by było uzbierać na kolejne miejsce na zaklęcia, bo brakuje mi to jakiegoś leczenia. Mam masę ofensywnych plus jeden leczący, ale no trzeba więc dużo czasu,
żeby uleczył. Dobra, mgiełka. Ej, moment, co jest z mgiełką? Czym jeszcze nie spadła? Ale dobra, spaść muszę ja. Wow, shit. Błąd. Żeby nie był karygodny, no właśnie. Gdyby nie ten łyczek Estusa, to ten by mnie wykończył. Dobra, jestem już zatruty. To już teraz trzeba się dostać z powrotem do ogniska, żeby uzupełnić Estusy. No ale spokojnie, tamto ognisko już było widoczne wtedy, no to gdzieś tutaj w pobliżu musi być po prostu. No nie ma opcji, że nie. No Dark Souls 2 to jest mega trudna gra, ale no bez przesady nie aż tak. Żeby mnie tak zwodzili widokiem ogniska, a później dopiero na końcu tej lokacji, żebym znalazł je. Nie, 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 nie. Niemożliwe. Nie aż tak hardkorowo. Ej, dobra. Czemu zaskoczył, nie wiem, ale w sumie nawet dobrze. Wo, 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 ej, 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 dobra. Zręczny jest bardzo. Ej, kit, zobaczymy, czy wchodzą po drabinkach. Tylko, żeby mi nic na głowę nie spadło, bo nie mam zbyt dużo życia teraz. Ej, nie, wygląda, że luzik. Dobra, ktoś wchodzi? Nie, nawet nikt nie ma zamiaru. Dobra. To skoro mam teraz troszeczkę spokoju, to uleczmy się w ten sposób. O, to jakieś... A właśnie, jakieś kroki słyszałem i faktycznie jest tutaj koleś. Z pałą! Ej, zombiak jednak wszedł. Akurat nie spodziewałem się tego po zombiaku. Myślałem właśnie bardziej, że... tamten łotrzyk z dwoma mieczami wcześniej. No ale dobra, skoro nie chce, to nie. Nie będę go zmuszał do spotkania ze mną. I tak prędzej czy później się spotkamy, bo tam będę wchodził pewnie. Szybkie mają to cięcia, trzeba uważać. Trzeba przyjmować ich tarczą. Dół tutaj. No, dobra, no jakbym nie widział, ale przyda się komuś. Trzeba być koleżeńskim, miłym i uczynnym. Trujący mech i klejnot życia. Dobra. A teraz tak. Dół tu. Na pewno tu. Dobra. Ej, moment. Czy my nie jesteśmy... Dokładnie, przy głównym wejściu. Aha. No dobra, czyli w sumie tak daleko jak byliśmy od tamtego ogniska, tak jesteśmy w dalszym ciągu. W ogóle się nie zbliżyliśmy. Nawet nie ma co tam schodzić teraz na dół. Tam na pewno nie przeskoczę. To drzewo trzeba wywalić. Tylko żeby tam zabrnąć, to pewnie trzeba zgłębić tą lokację. Exploring pełną gębą. No i chciałem go wrzucić ostatnio, może teraz się uda? Nie, niestety. No ale tak go ostatnio chciałem wrzucić, że wpadłem sam. Okej, troszeczkę tutaj ciemno. Zapalmy jakąś pochodnię może. Za pomocą motylka. Mam ich trochę już. Bo 5, no teraz już w sumie 4. Dobra, odpalmy. Momentalnie możemy zgasić naszą pochodnię. Będziemy ją sobie odpalać od tego miejsca właśnie. I tak, tu, tam jest wyjście do windy, więc tam nie ma co iść. No jedyna droga to jest tutaj do góry, ale w sumie... jedyną drogą wyjścia tutaj, stąd, był zeskok na dół. No chyba, że coś umknęło mojej uwadze. Dobra, sprawdźmy to. Jeszcze raz. Okej, tu nie ma żadnego tajnego przejścia, tutaj też nie. A może ciosem, tak? Nie. No tutaj się moja postać nie wespnie, niestety. No co, no kurde, dobra, no mogę zejść z powrotem, ale... tak właściwie... to nie wiem teraz, gdzie iść. Tak kompletnie nie wiem. No patrzcie, jak od razu... jaki kurczę mrok! Taka epickość trochę, jak palić ta pochodnia. Światło świetnie zrobili, naprawdę. Efekty świetne na najwyższej półce postawione. Ej, właśnie tutaj byłem. No tutaj nie byłem na dole, okej, dobra. Tu przynajmniej się wyjaśniło, gdzie trzeba iść. I chyba tak, no właśnie, tu jest od razu to ognisko. Świetnie, dobra. I dwa znaki przyzwania, zaraz to zrobimy. Tylko tak, najpierw skrzyneczki. O, moment. Moment, moment, moment. Czy ta ściana... nie, myślałem, że zachwiała się w momencie, kiedy turlałem się przy skrzyneczkach. No nie, ale dobra. Ej, mamy ten sam hełm. Tylko inną zbroję zupełnie. Ty masz chyba lepszą nawet. Dobra, może ten się uda przyzwać. Dragon Veyra. Veyra? No kit, dobra. Najwyżej zaraz się pojawi, a my nie czekajmy na niego i chodźmy dalej. Ale tak właściwie moment. Oprócz rozpalenia... ale masz wielką pałę! Nie, troszeczkę źle to mogło zabrzmieć, sorry.
Jakby to ktoś wyrwał z kontekstu, no to naprawdę źle to zabrzmiało. Okej, skoro nie mogę go przyzwać, to chociaż odpocznijmy sobie tutaj. No co z tego, że wszyscy inni przeciwnicy się zrespawnują, ale teraz też ja mam wszystkie moje przedmioty w pełni i wszystkie zaklęcia. No a w sumie z 2000 duszyczek jeszcze i tak teraz nic nie zrobię, to spokojnie, spokojnie, nowi przeciwnicy mi się przydadzą. No tak właściwie starzy, tylko że na nowo. Ej, zombiaki z pochodnią. Dobra, to nie chodzi za mną. Nie będę musiał używać swojej. Ale okej, tego wytnijmy, bo ten mi się nie przydaje. Ale moment, moment, stop. Ten pewnie będzie chciał podpalić, nie? Aha. Dobra, ale jeden cios można mu sprzedać. No, szaleńczy atak pochodnią. Szaleńczy. Kaptur więźnia. Nie widziałem, że ten zombiak miał kaptur. Moment, czerwony znak. Czerwony, czyli walka, inwazja, te sprawy. Dobra, to już go zabijmy. Okej, okay, dobra, ej, spróbujemy zawalczyć. Okej, okay, bardzo dobrze się złożyło, że tam ten zombiak z pochodnią miał pochodnie. Ej, dobra, spróbujmy. Przyzywanie mrocznego ducha, czyli co, teraz wezwę do swojego świata jakiegoś przeciwnika, tak? No to okej, okay, przywitajmy go moim najmocniejszym piromanckim zaklęciem. Tylko podejrzewam, że bardzo łatwo jest go uniknąć. No kurczę, znowu się nie udało, no. Ktoś był szybszy. No okej, okay, to zaklęcie przetestujemy zaraz na kimś innym. Zapewne. Albo w sumie dopiero na jakimś mocniejszym przeciwniku. Niku, kurde. Widziałem, ale moja tarcza była wolniejsza od jego ciosu. Pałką. Dobra, kolejne noże do rzucania. No ej, autentycznie nie rzuciłem jeszcze żadnym. Żadnym nożem. Ani że w sumie żadnego przedmiotu oprócz motylka i kości wionącej do domu jeszcze nie użyłem. No spójrzcie, ja tego mam. Rzućmy okiem mu ekwipunek. No dajcie spokój. 39 klejnotów życia. Rozżarzonych 12. Ten jeden super świetny. Pełno różnych rzeczy. Naprawdę pełno. No i żar ascezy. O kurde. Ten przedmiot na największych hardkorowców. Ale tej, moment, właściwie. Momencik, sekundkę. Te wszystkie drzewa mi o czymś przypomniały. Już tak właśnie nie przewróciłem tamtego drzewka. Które tutaj było. No właśnie, no też właśnie. Bang. Bang. Ej, kurde, co, nie da się? Aha, po prostu przewróć. Mhm, dobra, ja myślałem, że trzeba siłą. No i właśnie o takie kopnięcie mi chodziło, żeby wepchnąć tam tego zombiaka wtedy. Ale nie, tu już niestety kopnięć nie ma, ale dobra, próbujemy przyzywać. Kogo? Wszystkich jak leci. Dobra, przyzywanie upiora, spoko. Najwyżej mi zaraz pomoże. A tak właściwie momencik. No kurde, wiedziałem, że znowu się nie uda. No bo w dalszym ciągu uploaduję odcinki cały czas. Niestety, wolne łącze sprawia, że muszę udostępniać cały czas, bo inaczej nie wyrobiłbym się z dwoma odcinkami na weekend i nawet z tymi pojedynczymi każdego kolejnego dnia. Okej, okay, dobra, no to na drugą stronę mostu. Nie czaisz jakiś troll pod mostem przypadkiem? Okej, okay, dobra, chmara zielonego, trującego dymu. Co on ma za broń? Dobra, a... Nie. Chciałem za plecki go zajść. Ale spokojnie, najpierw wybadajmy go. Co on tak właściwie robi. Wol mi z tą chmarą. Dobra, że wchodzę na most? Dobra, okej. Okay. Ej, co to za przedmiot tam na górze? Którego ja nie podniosłem jeszcze. Przecież tam już byłem. Wydawało mi się, że wziąłem stamtąd wszystko. No i widocznie nie. Dobra, idzie za mną? Idzie, okej. Okay. Ło, dwóch już? To trzeba się zacząć z nimi bawić, no to zacznijmy od tego. Ło, to jest piękne zaklęcie! Naprawdę piękne, a maszkary są naprawdę bardzo brzydkie. Więc poślijmy je do piachu. Sporo duszyczek za nie, okej. Okay. Dobra. Tak, z tutaj z prawej. Na pewno na 100% nic, nic, okej. Okay. Nie, trzeba sprawdzać naprawdę każdy kąt. Każdy najdrobniejszy kąt, bo nie wiadomo, co tam się może ukrywać. Okej, okay, sprintem. Bo nie wiem, gdzie te ćmy się czają. Moment, może przeczytajmy przed wejściem. Przód. No, dzięki. Morgenstern. Tu z dusza jakiegoś żołnierza. Pewnie znowu nieznany. Okej, okay, tam kolejny przedmiot widzę, więc zajdźmy chatkę z jej lewej strony. Okej, okay, kolejny duży przeciwnik. A na ile ciosów? Oj, zapowiada się na 5 albo i więcej. Dobra, to mogło wejść, piechol. Oj, to mogło wejść. Nie wiem, czemu nie weszło.
Ale uderz. Oj, albo nie? W sumie nie bij, bo stanę w bardzo słabym miejscu. Ej, 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 mocarny jest. Nie, przez te drzewka naprawdę można się schaczyć. Ale wybaczcie, tutaj uzdrowimy się delikatnie. Za pomocą tego cudu. Chyba, że on tu zdąży wejść. Trzeba będzie go rozwalić, dobra. Może emisją mocy. Oj, za słabe to było. Tarcza. Dobrze, nie ma trzeciego cięcia. Oj, dobrze, że nie ma. Dobra. Opłacało się w witalność inwestować. Zielony pasek się teraz przydał bardzo. Okej, okay, to weźmy przedmioty, skoro już las wyczyszczony. A on tak właściwie nie udało się, ale zachowaj spokój. Nie wiem, komu się nie udało. Może jemu. Śmierdzący szlam. No, wszystkie rzeczy trzeba zbierać. Nawet takie. A, widzę cię. I wiem, co chcesz zrobić. I see what you did there. Fuck! I tak, kurczę, nie, mimo tego, że wiedziałem. Połasiłem się na przedmiot i prawie się zatrułem. Okej, okay, dobra, ale tam widziałem właśnie. To był zombiak, tak? Najzwyklejszy, zwykły zombiak. Dobra, to chodź. Raz, dwa. W sumie tylko drugie weszło, ale na szczęście wystarczyło. No, zombiaki są najbardziej podstawowi z podstawowych przeciwników. Okej, okay, kolejny. Siema. Ej, nie jedno uderzenie się okazuje, jedno mocniejsze. Dobra. Też kolejna rzecz. Zapamiętania, wspaniały widok. No, muszę się zgodzić. Ej, to właściwie... Pewnie zaraz, za jakiś czas trafimy na ten most. No dobra, ej, chcę przyspieszyć to wydarzenie jak najbardziej. Nie, naprawdę lubię takie kurcze eskapady po takich epickich miejscówkach. Naprawdę to jest sama przyjemność dla mnie. Między innymi to jest jeden z uroków Dark Souls. Krajobrazy, miejscówki, no spójrzcie jak to pięknie wygląda. To światło przebijające się przez drzewka, przez gałęzie, no kurde. Żyć nie umierać normalnie, żyć nie umierać. Ten jak ruszył. Może z przywitaniem. Wo, wo, wo. No tamten się wita w inny sposób. Tamten się wita strzałami. Komuś tu się poległo, ale nie chcę oglądać jak. A, patrzcie, jak fuksem się załapał, a ja chciałem kratę spróbować wykroić. Ale momencik, moment, stop. To nie jest miejsce, gdzie już byłem. Pewnie, że nie. Łooo! Atak zaskoczenia, powiadasz, zasadzka. Pewnie się okaże, że ta wiadomość właśnie o tym mnie ostrzegała. Uważaj na górę, tak jest. Dobra, ocenię pozytywnie. No bo tam był koleś, faktycznie. No nie wiem, przełączać wajchę w ciemno? Ale tu jest przejście przecież. Nie, tu! Kurde, no miałeś otworzyć przejście. Przecież, bo tak to wygląda. No ale okej, pociągnąłem wajchę, nie wiem co zrobiła zupełnie, ale... Moment, nie! Nie ma tutaj przejścia jednak. Ej, coś się gdzieś dzieje! Tylko nie wiem gdzie i nie wiem co. Ej, właśnie, może ten most się opuścił? Nie, on nie wygląda na taki opuszczany w ogóle. Ale stop, to właśnie, właśnie. Tutaj paru łuczników jeszcze się błąka po lesie, a ja tutaj sobie z hura optymizmem poleciałem do przodu. A przecież wiadomo, że oni zaraz przypuszczą atak na mnie. No też właśnie. No chodź dalej, mój pasku, odnawiaj się szybciej. Przeciwnicy nie będą czekać. Okej. Okay. O, to się przyda jak zwykle. A moment, coś tak właściwie się zmieniło tutaj? W moim najbliższym otoczeniu? Dzięki przesunięciu tej wajchy? Chyba nie. Ale dobra, rozpędzamy się w dobrym kierunku, bo już chyba tam ten most linowy coraz bliżej. Oj, tutaj wycięte drzewka. Czyżbym miał zaraz pana Drwala spotkać? Z wielkim toporem jak cholera. Wiwat dla życia, uważaj na zeskok. No nie, no nie będę tam skakał, na pewno. W sumie też nie ma co pozytywnie oceniać tej wiadomości. O kurde, tam są zwłoki, nie? No, znam lepsze sposoby na dłuższe palenie się ogniska. Nie wiem, może słyszałeś o węglu? Albo o czymś takim. Nie wiem, benzyna to może za dużo, żeby dolewać do ogniska. Ej, kozacki atak, ale na co ci, te efekty, efektowne ruchy, jak nie były efektywne? Ej, dobra, da się otworzyć?
Aha, jest zamknięte. Dobra, gdzieś tu jakiś klucz muszę prędzej czy później znaleźć. A tu się dowejść na górę? Nie. Zbyt stromo dla mojej postaci, więc tak, albo jaskinia, albo tutaj, po zboczu. Nie, dobra, chodźmy tędy. Wygląda na krótszą drogę i z jedną po prostu rzeczą na końcu. Nie, wcale nie, to jest po wejściu na górę samą. No patrz, jak się łatwo można pomylić z osądem. Choć nie, w sumie. Momencik, zanim wydam osąd, powinienem pójść chociażby troszeczkę dalej. No, dobra. Sztylet złodzieja, to już mam. A poza tym nie używam sztyletów, kiedy mam fajne miecze. Zwłaszcza te ciężkie. Okej, tutaj nic. Nie wygląda na ukryte przejście. No właśnie. Tak jak mówiłem, jednak pochopnie oceniłem tą odnogę. To dobra, to w takim wypadku to do jaskini. Może tam jest tylko jakiś przedmiot do podniesienia, żebym później po prostu o nim nie zapomniał. Ale tak właściwie to już wiem, o czym teraz zapomniałem. O uleczeniu siebie. Okej, no może klejnoty życia zamiast estusów, bo ich mam pełno. Dobra. Ej, też znak przyzwania. No dobra, pewnie się nie uda znowu. Ale czy, niby czemu miałbym nie spróbować? Dobra, jeszcze jeden kamyszek. Dobra, dużo śladów krwi. Oj, niedobrze. Słyszałem to. Nie brzmiało fajnie. Kościotrup! Siema! Mocny jesteś? Pff, ani trochę. Ale poskładasz się z powrotem? Bo w Dark Souls 1 tak się działo. Jeżeli nie zabiło się maga, który stawiał kościotrupy na nogi, to może było walczyć z nimi w kółko. Nie, na szczęście chyba nie, ale jest kolejny. Więc jak się podniosą, to w dwójkę na pewno. O, właśnie, o tym mówiłem, tak jest. Czyli mag gdzieś tutaj się jeszcze kręci w dalszym ciągu. Ale musi być gdzieś niedaleko. Nie ma opcji, że nie. Tak, kościotrup łucznik, no tego mi jeszcze brakowało. Co to za czarna chmara? Co jest grane? Klątwa jakaś? Na mnie? O, shit! No! Ale mnie stłukli! No plus ta klątwa jeszcze wcale nie zadziałała na moją korzyść. Dobra, wracamy tutaj zaraz. Ta zniewaga krwi wymaga. Jeszcze w tym odcinku na pewno się z nimi rozprawię. Oj, na pewno. Oj, tylko to nie jest tak blisko w sumie. Cały las trzeba znowu przejść. A poza tym znowu jestem umarlakiem. Kurde. Szkoda by mi było teraz kukły używać. Ale też będąc zombiakiem troszeczkę moja postać raz, że zbiera mniej duszyczek od przeciwników, a dwa mniejsze zadaje obrażenia, w ogóle jest gorszy, dużo gorszy. Dobra, może nie aż tak dużo, no ale zauważalnie słabszy. Ojo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 j
w temacie, dobra. A jak się jak zapatrujesz się na włócznie błyskawic, koleżko? Żebym gdzieś nie spadł tutaj, bo szkoda było tamte dusze stracić. Ta, oczywiście w drzewo przypiernicze. Ej, nie, dostał, ale 70 tylko. Nie! Bezpośrednim trafieniem 420, spokojnie. Dobra, jestem bardzo ofensywnym paladynem, się okazuje. No i dlatego też przydałoby się więcej miejsc na zaklęcia. Czy tam na cuda, w moim przypadku. Czy cudy. Zresztą obojętnie, jak to się odmienia. Nie trucizna, nie trucizna. Okej, to tam się nie będę błąkał, bo tam nic na mnie już nie ma. To zajmijmy się tymi przeciwnikami, którzy będą do mnie sami podbiegać i ewentualnie łucznikami, bo ci mają czasami naprawdę duży zasięg. I mogą w najmniej odpowiednim momencie walnąć i wtedy pozbawić mnie życia, kiedy nie będę uważnie grał. Więc dobra, okej, z głowy. No, i chodźmy. I teraz do jaskini, powiadacie. Tam, gdzie czają się kościotrupy. Dobra. Tylko tak, zacznijmy od ośniewającego światła na sam początek. Estusy ustawmy sobie na wszelki wypadek, no i zapraszamy. Wewnątrz jaskini znowu. Ej, moment, tego nie podniosłem ostatnio? Magiczna buława, heh. Ej, ale skąd ta klątwa, tak właściwie? No what the hell? Nie wiem, co ja rozwaliłem teraz. Czy może to o ciemność chodzi, że po prostu nie może być ciemno? Nie, nie wiem. No albo te śpiewy takie słyszane. Ale dobra, momencik, no to w ten sposób ich zróbmy.
Boom! No pozamiatało! Zupełnie wymiało tło. Nie, naprawdę, dlatego się opłaca odkamienować Strajda. Zresztą Strajda. Ej, co was tak dużo nagle? Myślałem, że już się nie podnosicie. Ej, moment. A, to może z tych wazoników. Coś was, z banków. No nie wiem, z tych, kurczę, naczynek. No dobra, odzyskaliśmy to, co zostawiliśmy poprzednio. I okej, dobra, znowu motylek. Nie, ale serio, słyszycie te przyśpiewki? Czy to w mojej głowie się tylko dzieje, a nie w grze wcale? Dobra, zapalmy. Ale naprawdę z pochodnią ta gra wygląda zdecydowanie lepiej niż bez niej. Co, chciałbyś przejść do mnie, nie? Chciałbyś. Chciałbyś bardzo, ale nie ma takiej opcji. Ja się mogę wykroić przez ścianę. On na to pewnie nawet nie wpadł. Skrót, ale pewność siebie. Dobra, tutaj też podpalmy to. Od razu. Dobra. Nie, myślałem może, że odpalenie pochodni uruchomi tą kratę i się podniesie, ale nie. Dobra, ale tam widziałem jeszcze jedno miejsce, które mogę podpalić. Oj, stop, tutaj coś jest? Plama. Jak zginąłeś? Ło, w ogóle widzicie to? Bez żadnej zbroi, tylko tarcza i miecz. Pewnie po to, żeby móc się dobrze turlać. Nie, dobra. Ej, stop. Ten filar? Nie, nie jest wycinalny, że tak powiem. Okej, dobra, odpalmy. I jeszcze zapalmy to, co było wcześniej. A, tu jest jeszcze jedna odnoga i stąd pewnie przyszli. Aha. Ojo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 j
teraz. Aha. Dokładnie. Dobra, zapalmy, bo ten gość się pewnie mnie ściga. No bez kitu, ale słyszeliście to teraz, nie? A tam w ogóle zwróciliście uwagę, że na tych... A, to te wazy jednak! Faktycznie. Widzieliście tą twarz? Zanim ją stłukłem oczywiście. Pewnie z niej ta klątwa. Ale to właściwie nie wiem, co ta klątwa zrobiła mi. Moment, rzućmy okiem w status. No nie no, niby nic tutaj nie mam. Że jestem objęty jakąś klątwą. Nic a nic. Dobra, pan z pałą. Do widzenia. Okej. Okay. Wow, 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 wow. Panie łuczniku. Bez takich praktyk niecnych. Ale tak, okej, okay, dobra. Tutaj byliśmy ostatnio. Więc dobrze przynajmniej, że nie zbłądziłem jakoś drastycznie. Ale dobra, kochani, ale w tym miejscu zrobimy sobie przerwę i dokładnie od tego miejsca podejmiemy następny odcinek. Kochani, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!